Żuwik, na 20 urodziny naszego drogiego kolegi pana C, 20 odcinek trudnych pytań. O dniu babci i dziadka, zapraszamy. Zapytamy o dzień dziadka i babci. Co podarujecie im, czy jesteście dobrymi wnuczkami i wnuczkami i w ogóle. Idę sobie. Idę, nie kręć. Jesteś dobrym wnuczkiem bardziej dla dziadka czy dla babci? No, mam tylko babcię, także dla babci. Jesteś dobrym wnuczkiem? No, oczywiście. Oczywiście, że jestem. Ja mam nadzieję, że tak. Raz na miesiąc się odwiedzi. Dom babci, dziadka, ale tak to chyba nie. No, nie wiem. Nie wiem, co znaczy określenie dobry wnuczek. No, że jesteś miły dla babci. No. Coś jeszcze? Nie, idę. Pozdrowisz kogoś? Pozdrawiam. Jesteś dobrym wnuczkiem? Tak. Bardzo. No, pewnie, że tak. Babcia mówi, że jestem bardzo dobrym wnuczkiem. A dziadek? A dziadek zawsze daje mi szufelle, czyli cześć, i ja tak mówię, że jestem spoko. No jedno pytanie, czy jesteś dobrą wnuczką? Tak, jestem najlepszą wnuczką na świecie. Czy jesteś dobrą wnuczką? To zależy od punktu widzenia. Wspaniałą. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Wsadzisz ten mikrofon. Gdzie? W nos. Nie wiem, trzeba by zapytać babci i dziadka. Nie. Nie pamiętam. Czołowa pytaczka w trudnych pytaniach odpowie teraz na pytanie, czy jest dobrą wnuczką? Ja zawsze jestem dobrą wnuczką, córką, uczennicą i ogólnie jestem dobra. Jesteś dobrym wnuczkiem? Tak myślę. Nie, bo nie poszedłem do Dżabila. Jaka średnia? Nie liczyłam. Wiktor, skończmy już. Jak gdybyś chciała się wczuć w rolę babci i dziadka, gdybyś sama była babcią, co byś o swoich wnukach mogła powiedzieć? Że mogłyby częściej mnie odwiedzać. Niestety. Ale chyba tak źle nie jest. Jesteś dobrą wnuczką? Moja Pepsi nie odpowie na to pytanie. Wiesz? To jest napój, tak? Czy wiesz, co jest weekend? Tak, dzień babci, dzień dziadka w sobotę. Dlatego wiem, ponieważ tylko prowadzimy bal dla dzieci i mamy tematykę właśnie babciowo-dziadkowo. Co jest w weekend? Pewnie dzień babci albo dzień dziadka. Sobota i niedziela, nie? Dzień babci i dziadka. Dzień babci, nie? Co jest w weekend? Sobota. I? Niedziela. I? Wolne. Weekend jest sobota i niedziela. Dzień babci i dziadka. Co jest weekend? Ja myślę, że weekend, o ile dobrze pamiętam, tak, mamy imprezę u kolegi, tak, którego też chciałem bardzo pozdrowić. O, potknąłem się o kabelek. Co jest weekend? Dobry melanż, tak? No, można powiedzieć. Gdzie? A nie wiem, jakaś 18 może. Co jest weekend? Dzień babci i dziadka. Pewnie sobota i niedziela. Oprócz tego pewnie dzień babci i dziadka, tak. Czołowa pytaczka w trudnych pytaniach odpowie teraz na pytanie, co jest weekend? Dzień babci i dzień dziadka. Co jest weekend? Dżabil. Jedyną odpowiedzią jest Dżabil. Dżabil jest odpowiedzią dobrą na wszystko. Weekend? No nie wiem. Dzień babci, dzień dziadka. Co jest weekend? Weekend jest sobota i niedziela. A poza tym? Poza tym próba. Jaka? Orkiestry. Jakiej? Zespołu szkół elektronicznych. Z tą kamerą ode mnie. No to w weekend jest bardzo ważne święto. Jakie? No bardzo ważne, nie? To dziadkowie dostaną i babcie od ciebie. Jeszcze nie wiem. Ale na pewno ich wycałuję i poprzytula. Także to jest największy prezent, to, że przyjdę, tak? Na pewno ich odwiedzę. A tak, to podaruję im kwiatka, jakieś tam
laurkę i życzenia złożę. Planowałam narysować ich karykaturę. Nic. Jakąś kartkę? Nie wiem. Róże. A poza tym? Coś do picia może? Nie no, ofiaruję swoje serce. Laurkę jakąś, nie? Co podarujesz babci w prezencie? Jeszcze nie wiem, ale mam jeszcze trochę czasu, także na pewno coś wymyślę. Co im podarujesz? No, na pewno życzenia i ewentualnie ich odwiedzę. Moją obecność. Gdzie? U nich w domu. Ciasto przyniesiesz, jakieś ubierzesz? Robię pyszne babeczki, możecie zapytać o mojego chłopaka. I babci. I babci. Babeczki z babci. Nie, nie z babci, babci, dla babci. A przytulisz ich coś? Oczywiście, że tak, zawsze. Czołowa pytaczka w trudnych pytaniach odpowie teraz, co im podaruje. Podaruję im swoją miłość. Nieskończoną. Co im podarujesz? Prawdopodobnie pójdę z babcią gdzieś na jakiś spacer. Kino może? Możliwe. Co podarujesz babci i dziadkowi? Pewnie jakieś wejściówki do Jabila. Poważnie. Tam się nauczą życia. Co im podarujesz? Zupę? A, zupę! Dobra, nie, może... Wiesz co, masz coś bardziej oryginalnego. Zastanowię się jeszcze. Masz dwie siostry i brata. Co podarujesz babci? Mam czterech braci i nie mam sióstr żadnych, więc nie podaruję nic dziadkowi. Co podarujesz babci? Ja mam dzisiaj szczęśliwy numerek. Tak, jestem wilkiem. Więc co podarujesz babci? Najszczersze życzenia. Dziś dzień babci i dziadka. Co im podarujesz? Ale dzisiaj nie jest dzień babci i dziadka. Spaliła. Co podarujesz dziadkowi? A, to różnie. Jakiś prezent malutki może? Jeszcze nie wiem. A poza tym, że nie wiesz, to co? No na pewno im złożę życzenia. I coś do picia może im kupisz? Czy jakieś coś? Nie. Nie? Nie. Co podarujesz babci? Nie mam babci, mam drugą babcię. Co podarujesz drugiej babci? Nic. Co podarujesz babci i dziadkowi w ten weekend? Dziękuję. Co byś podarował, co podarujesz, jeśli to nie jest tajemnicą, swoim dziadkom? Jest tajemnicą. A może uchylisz rąbka? Nie, to ma być niespodzianka, nie chcę, żeby doszło z jakichś innych źródeł. Cicho, nie mam ani babci, ani dziadka. Ale mimo wszystko, gdybyś miał, to co byś im podarował? Ale nie mam. Ale gdybyś miał. Ewentualnie mogę... Nie mam. A co im podarujesz? Nie wiem, znicz czy coś. Mogę prosić cię o rękę? Mogę cię prosić o rękę? Bardzo proszę. Zaciśnij mikrofon. On mnie prowokuje. Oni tylko to puszczą i wszyscy, bo to nie, nie. Bez zdjęć, bez zdjęć. Zdjęć. Mnie nigdy nie interesował sport. Zawsze siedziałem przed komputerem. Zjem babcię. Babciu, może ty się odpowiesz na coś? Nie mówię, nie udzielam wywiadu złym ludziom. On cię zje. No i dobrze.